Witam państwa dzień dobry Kamil Klimczak to jest kolejny komentarz narodowy na kanale Chrobry Szlak. Witam was serdecznie. Dzisiaj może kilka słów na temat No i muszę zacząć stosować słowa zamienniki. Słowa zamienniki dzisiaj będzie troszkę o preparatach, a w zasadzie znowu, znowu, proszę Państwa, tak jak w poprzednim materiale będę mówił o schematach myślowych, i prawdopodobnie następny materiał też będzie o tym, bo wiecie Państwo, mnie w ogóle troszkę zaczyna, zaczyna mierdzić, bo my tu tak wytykamy konkretne osoby, że a ten powiedział, ten powiedział, ten powiedział, a ja myślę, że raczej powinniśmy uderzać w to na przykład o, o czym mówią nasi specjaliści od chociażby wojny informacyjnej, kwestie właśnie stereotypów, pewnych właśnie schematów myślowych. Bo to, że ten czy ów tak powiedział, no często, często powiedzmy nie są to własne słowa tej postaci. Ale dobra, do rzeczy. Do rzeczy. Mianowicie słyszy się, doniesienia są z Europy, doniesienia są... Y, również i z naszych kręgów władzy, że, y, że tu już gdzieś wprowadzają przymus przyjmowania preparatów y, gdzie gdzie powszechny, gdzie indziej na przykład ograniczony do pracowników medycznych y, y, oczywiście segregacja to już jest znana sprawa y, ale chciałbym się skupić na naszym polskim podwórku bo to, to są, to są y, słowa z którymi no, ja się spotkałem osobiście i one mnie no trochę nawet przeraziły. E, bo to jest droga, e, jeśli tak zwani przeciętni ludzie będą tak myśleć, jak to co wam za chwilę przedstawię, to jesteśmy na najlepszej drodze do zbudowania gorszego systemu totalitarnego niż system znanego austriackiego malarza. Mianowicie ja słyszałem takie słowa, a niech wprowadzą przymus, przynajmniej będzie uczciwie, a nie jakieś takie nakłanianie, segregowanie. Yy. I wtedy ja na pewno tak teraz się jeszcze nie, 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 nie dziabnąłem, ale wtedy się dziabnę. No proszę Państwa, to jest coś strasznego, bo... Ja w ogóle nie wchodzę w kwestie medyczne, czy to pomaga, czy szkodzi. Wiemy, że jest to jeszcze wiele skutków, chociażby długoterminowych, po prostu jest nieznanych z racji tego, że upłynęło po prostu za mało czasu. A pewne skutki czasem widać po, lat, po upływie lat. 5, 10, i tak dalej, wtedy można podejmować ocenę całościową. Tak jest w przypadku, w przypadku różnych specyfików. Zresztą ja bym powiedział, że czasem tak jest też w przypadku ruchów politycznych, ale dzisiaj nie o tym. Szanowni Państwo, i to podejście właśnie mnie przeraziło. No bo jeżeli, mówię, ktoś może uważać, że to pomaga, inny uważa, że to nie pomaga, ma sens, nie ma sensu. Ale widzimy, jakie to jest wszystko tak niespójne i nielogiczne. No, ale to jest takie podejście. No i, i ci ludzie też, no, mają jakieś wątpliwości, skoro, skoro na przykład tego nie przyjęli. Albo na przykład nie chcą, nie chcą przyjmować nie chcą przyjmować trzeciej czy, czy czwartej prawda, dawki. No to, drodzy Państwo... Ale jeśli by był administracyjny przymus, to oni pójdą i to jest dla nich wszystko gancegal. No, po pierwsze pytanie, czy nawet jak będzie, jak będzie ten przymus, to czy będą odszkodowania za niepożądane skutki? Bo na razie jakoś tego nie ma. Fundusz kompensacyjny utyka w Sejmie, mimo że miał być już rok temu. Przyjęty i myślę, że bardzo powoli to będzie szło, bo zawsze, kiedy trzeba wydawać pieniądze, to to idzie bardzo powoli. Jak trzeba zabierać, to idzie szybko. Taka specyfika polityki. Natomiast no, to, to jest w ogóle oderwane tu nie ma argumentu. Jest nakaz, tak samo jak są bezmyślne nakazy maskowania. To wykonujemy, bo taki przepis jest. Proszę Państwa, to jest, to jest coś nie, niesamowitego, jak y, można ludzi y, po prostu zaprogramować na takie myślenie y, komunistyczne i to nawet często ludzi, y, którzy nie żyli w tamtym systemie. To jest straszne, to jest okropne. To jest przerażające, proszę Państwa, to, bo to wychodzi, że mm, przymus jest OK, byleby został wprowadzony zgodnie z prawem. No i na przykład taki pomysł wprowadza, e, proponuje obecnie nasza polska rodzima lewica, właśnie postkomunistyczna. No, yy, bo dla mnie to stanowisko jest o tyle dziwne, że no, mamy grupę tych, którzy przyjęli. Wiadomo co, i yy, no, jedni są do tego przekonani, i to, że oni są za przymusem, to mnie nie dziwi. Aczkolwiek, jeśli ktoś taki, yy, ktoś taki jest przeciw, to moim zdaniem, proszę Państwa, jest naszym, jest naszym sojusznikiem. To jest dosyć cennym w tej walce. Są ludzie, którzy na przykład przyjęli. I stwierdzili, że to jednak nie był dobry pomysł. Względnie stwierdzają, że kolejne, kolejne że tak powiem, e, kolejne przyjmowanie co roku, na przykład, to już jest idiotyzm. Są ludzie, taki właśnie szary środek, o którym mówię. No i są ludzie, którzy nie przyjęli i nie przyjmą, bo po prostu e, nie wiedzą. Są uprzedzeni albo są przekonani, że to im zaszkodzi, albo też wiedzą, że to im zaszkodzi, bo na przykład mają, yy, mają jakieś uczulenia, mają jakieś przeciwwskazania. Yy. I walka się toczy o ten środek. I my, proszę Państwa, no, yy, musimy, musimy zawalczyć. Musimy zawalczyć o, moim zdaniem, przede wszystkim o ten środek, którzy są letni. I ich zmobilizować i przede wszystkim no, uświadomić. To myślenie jest błędne. Bo no, w ten sposób właśnie tworzyły się systemy totalniackie. Że coś, co nam się nie podoba, co jest nieakceptowalne, ale zostało wprowadzone prawnie zostało usankcjonowane przymusem państwowym, to my pokornie kładziemy uszy po sobie i idziemy, mimo, że też no, powiedzmy, że powiedzmy, że no, są takie przepisy. Niektórzy to właśnie sprowadzają do absurdu że, no, przepraszam, są takie wpisy o, nie wiem, o oddawaniu nieczystości do, 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 do gaci, za przeproszeniem, czy są jakieś wpisy właśnie w internecie porównujące to z przepisami ruchu drogowego. No, to nie wpływa jakoś, te przepisy ruchu drogowego, czasem ograniczenia chociażby, no, są ustawione absurdalnie, powiedzmy sobie szczerze, w miastach. No ale to nie wpływa jakoś na nas tak, że jak troszkę tam sobie zwolnimy, to yy, zaszkodzimy swojemu zdrowiu. Może troszkę poklniemy, troszkę się podenerwujemy, może dojedziemy na miejsce trochę później. Natomiast no, zaaplikowanie sobie jakiegoś tam zastrzyku może mieć daleko idące skutki. No to trochę tak jak z tym, czy prawda, alkoholik wypije, czy nie wypije, czy też człowiek już nieco, nieco wstawiony, wypije kolejny kieliszek i będzie miał potem konsekwencje związane z tym, że, że straci kontakt z rzeczywistością, albo go nie wypije i no, jakoś zachowa kontrolę nad wydarzeniami. No, no to, jest, to jest taka kwestia, to jest kwestia dość fundamentalna. No i przede wszystkim przypomnę, kwestia również eksperymentu, czy chcemy być królikami doświadczalnymi, czy nie. I to moim zdaniem, to miejmy na uwadze w różnych rozmowach, w różnych dyskusjach, bo właśnie przez tą milczącą większość mogą nam narzucić. Pewne rozwiązania. Zresztą no, zauważmy, że chociażby pojawił się nowy, pojawiła się nowa straszna mutacja, na którą rzekomo mają właśnie te preparaty nie działać. Yy, najpierw wprowadza się obostrzenia, a po chwili mówi, no ale może zamiast obostrzeń, to jednak przymus yy, aplikowania eliksiru, który nie działa na to. Więc gdzie tu sens, gdzie tu logika. Natomiast no, no to, trzeba, to trzeba powiedzieć, że no to, jest, to jest trochę tak, jak na przykład z wprowadzeniem nowego podatku. No, ci, którzy mają ten podatek zapłacić, nigdy nie będą tego popierać. Oczywiście, no mamy takie propagandowe wrzutki, o i myślę, że i myślę, że. To warto by tu uwzględnić, bo ja już to wrzucałem gdzieś tam do siebie, ale to na prywatnego Facebooka. Taką wrzutkę, i to proszę Państwa, to niech posłuży może za, za płyntę. Jak daleko w ogóle nasze myślenie zostało wypaczone. Piszecie mi zresztą, jak wrzucam materiały na chrobrysz Szlag Ekstra, te archiwalne, sprzed pół roku, roku nawet wcześniejsze, sprzed dwóch lat, z początku tego całego wariactwa. I jesteście przerażeni, ja też, jak sobie to odsłuchuję, bo ja tam czasem robię takie remasteringi, coś poprawiam, poprawiam troszkę, wyostrzam obraz, poprawiam dźwięk. Ehm... No i rzeczywiście jest straszne, jak te czarne scenariusze się sprawdzają, jak to wszystko się dzieje na naszych oczach. Ale wrzutka. Wrzutka, proszę Państwa, e, która niech służy za puentę tego mojego krótkiego komentarza. E, otóż, e, portal z miasta nieodległego od mojego miejsca zamieszkania z Łęczycy. E, to jest tak, to miasto od diabła Boruty. Jakbyście nie wiedzieli, polecam zresztą odwiedzić e, zamek. Bardzo ładny i, e, i tam ładny rynek. E, piękne. Piękne dwa kościoły, nieodległa kolegiata. W tumie polecam zwiedzić. Natomiast co tutaj doniesienie? To jest yy, yy, sprzed, yy, sprzed tygodnia, wpis. 28 listopada. Ponad tygodnia w zasadzie. Czwarta fala pandemii przybiera na sile. Policjanci z Łęczyckiej komendy nie ustają w działaniach i w trosce o bezpieczeństwo całego społeczeństwa prowadzą kontrole obowiązujących w tym zakresie obostrzeń. Właśnie za taką interwencję do komendy powiatowej Policji w Łęczycy trafiły wyrazy uznania dla jednego z policjantów. Dzień dobry, nazywam się, jestem mieszkańcem Łęczycy. Wczoraj, tu jest podana data, wieczorem na stacji paliwowej Orlen ulica Dworcowa zostałem wylegitymowany przez samochodowy patrol policji oraz upomniany w związku z tym, że nie miałem baseczki. Piszę, gdyż chciałem przekazać wyrazy uznania za bardzo kulturalne podejście, jednocześnie konkretne upomnienie pozytywnie dające do myślenia. Nie znam pana policjanta, ale charakterystyczny człowiek z, zabraną, z zadbaną brodą lekko blond. Wyrazy uznania w ogóle za prowadzenie tego rodzaju działań w prewencyjnych w miejscach, gdzie jest duży ruch. Pozdrawiam. Drodzy Państwo, to jest syndrom pawki morozowa. To, to ja nie potrafię tego nazwać łagodniej. Pawka Morozow, to przypomnę, to był komsomolec, który doniósł na własnego ojca, że, 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 że ukrył trochę zboża no, na zasiewy. No, proszę Państwa, jest to, jest to coś. Jest to coś y, strasznego. No, zresztą, z tego powodu Pawlik Morozow miał zostać y, 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 zabity przez złych y, kułaków. Y, no trudno, y, trudno powiedzieć, y, jaka była wersja prawdziwa, ale tak to wykreowała stalinowska propaganda. I proszę Państwa, zastanówmy się, Zastanówmy się, czy podobnej propagandzie nie jesteśmy poddawani my. No i trzeba się jakoś przed tym bronić. I to, proszę Państwa, może chwilowo na tyle, taki takie moje krótkie ględzenie, ale proszę Państwa, to nie przelewki. To nie przelewki naprawdę yy, z myśleniem Polaków, yy, no, gdzie i tak mówię, u nas nie jest jeszcze tak źle. U nas jest aktywna, ale jednak mniejszość ludzi, którzy walczą z tym szaleństwem. Natomiast, niestety, zobaczmy, jak, wiele, jak, wielu, jak wielu ludzi zostało poddanych tej obróbce. Porażające. To tyle na dziś. Dziękuję Państwu za uwagę. Jeżeli podoba się Wam to, co robię, to zachęcam do tego, żeby zostawić łapkę w górę subskrypcję na jednym i drugim kanale, na głównym i na Chrobry Szlak Ekstra, zostawić komentarz, a jeśli możecie również wesprzeć naszą inicjatywę medialną i to tyle na dzisiaj. Proszę Państwa, do zobaczenia w kolejnych programach.